witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ciąg dalszy rozdziału Brzozowa dziewczyna. Dziadek chrząknął i odwrócił się do niej tyłem, zupełnie jakby chciał skryć uśmiech. Gdy jednak po chwili spojrzał na Anię, wyglądał zupełnie normalnie. A kto ma do nas przyjechać? Zapytała zgłupia Frant. No nie wiem. Ania przyglądała się dziadkowi uważnie. Ale babcia przygotowuje pokój gościnny. Myślałam, że... Zawiesiła głos. Tym razem nawet sumiasty wąs nie był w stanie ukryć dziadkowego uśmiechu. Ty, dziecko, jedz zamiast coś tam wymyślać, powiedział, wychodząc z kuchni. Tym bardziej, że niedługo musimy jechać do wsi. Po co? Chciała krzyknąć Ania, ale dziadek wszedł już do sieni, a zaraz potem dało się słyszeć jego kroki na drewnianej werandzie. Ten poranek był coraz bardziej intrygujący. Po śniadaniu, gdy Ania zmyła już naczynia, obeszła dom, przyglądając się z uwagą każdemu z pomieszczeń. W największym pokoju, tym, jak to mawiała babcia od wszystkiego, przyciągnął uwagę odświętny kolorowy obrus na okrągłym stole, jakby babcia już dzisiaj szykowała się do niedzielnego obiadu. A przecież jest dopiero piątek. Co więcej, wszędzie stało mnóstwo kwiatów i na pianinie, i przy dużej kanapie, i na stoliku, przy którym tata tak bardzo lubił pić kawę. I no wszędzie, dosłownie wszędzie. W pokoju dziadków nic się raczej nie zmieniło, a za to w starym pokoju rodziców zmieniło się właściwie wszystko. Nie było ich rzeczy, ani ubrań, ani kosmetyków, ani niczego. Zostały tylko meble. Ania odkryła ze zdziwieniem, że nie wiadomo, kiedy babcia zdążyła przetrzeć okna. Zawsze były czyste, ale teraz dosłownie lśniły, aż błyszczały. Tym piękniej wyglądał przez nie zastygły w słońcu sad. I kwiaty naciągnącej się aż pod sam las łące, i rzeka, która szerokim zakolem zdawała się obejmować czule cały Brzozów, i polna droga, która leniwie wiła się niczym strumień aż do poczty i szkoły i do asfaltowej jezdni. Domek dziadków stał na samym skraju wsi i nie było stąd słychać mknących w dali samochodów. Za to bicie kościelnych dzwonów znakomicie. Każdego dnia o 12:00 spod czerwonego dachu wiejskiego kościółka wyfruwały spłoszone donośnym dźwiękiem gołębie i latały wokół dzwonnicy dopóki dzwony nie umilkły. — Jeszcze nie pojechaliście? — zdziwiła się babcia, schodząc ze strychu. Była zmęczona, ale uśmiechnięta. — Gdzie? — Ania czuła, że zaczyna mieć dość całej tej sytuacji. — Do wsi — odparła babcia, wycierając czoło. — Gdzie dziadek? Nie czekając jednak na odpowiedź, wyszła przed dom. Ania przegryzła wargi. Powiedzą jej wreszcie, czy nie? — Wnuczuś! — dobiegł zza okna głos dziadka. — Chodź, jedziemy! Lekko naburmuszona wyszła na zewnątrz. Słońce wciskało się w szczeliny między pociemniałymi belkami, z których zbudowany był dom dziadków. Pomalowane na biało okienne framugi sprawiały, że wyglądał lekko, radośnie. Zupełnie jakby uśmiechał się do wszystkiego i do wszystkich wokół. Na dodatek w każdym oknie pyszniły się kolorowe pelargonie. Strzegły domowników przed muchami. Spróbujcie postawić kiedyś na parapecie doniczkę z pelargoniami. To lepsze niż najsilniejsze chemiczne środki na muchy. Weranda obrosła bluszczem. Nawet w upalne dni powietrze było tu rześkie i przyjemne. No i jak tu się gniewać, gdy wokół jest tak pięknie?
a jeszcze dziadek wyprowadził ze stajni rączego i właśnie zakłada mu uprząż. Będą jechali bryczką. Wspaniale! Ania aż klasnęła z radości w dłonie. Już nawet o nic nie pyta. Po co? Zaraz samo wszystko się wyjaśni. Rączy jest taki piękny i taki wielki, a mimo to Ania wcale się go nie boi. Jeździła konno, gdy była małym dzieckiem. To, co teraz ma się bać. Gdy jest już prawie 12-latką. Wskakuj, zawołał dziadek, gramoląc się na wóz. Ani nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Raz, dwa i już siedzi obok dziadka. Może pozwoli jej powozić, ale dopiero jak wyjadą z podwórza, bo to nie takie łatwe. Chociaż Rączy jest tak mądry, że nawet gdyby nikt nim nie powoził, to i tak w każdej sytuacji sam by sobie poradził i wszędzie sam by trafił, a już do wsi to na pewno. Przecież to łatwa trasa. Cały czas trzeba jechać wolną drogą. Ot cała filozofia. Dziecko, trzymaj, powiedział dziadek, wręczając Ani lejce. Ziewnął szeroko i nałożył na głowę słomkowy kapelusz. Wyglądało na to, że ma ochotę się zdrzemnąć. Ania wyprostowała się dumnie. No, żeby Wojtek ją teraz widział, albo Tomek, i Pati, i Jacek. Byłoby się czym pochwalić, a tak. Jakby na życzenie Ani, z zakrętu wypada nagle, pedałując na rowerze Marysia. Rączy prychnął ostrzegawczo i zatrzymał się, nie czekając na polecenie Ani. Dziadek otworzył oczy i zerknął na zaczerwienioną, zgrzaną dziewczynkę. Uśmiechnął się i gestem dał jej znać, by wskakiwała do bryczki. A rower? Wysypała Marysia. A kto ci go tu ukradnie? Zaśmiał się dziadek. Zaraz będziemy wracali, to zabierzemy. Marysia położyła rower przy drodze i wskoczyła na miejsce obok Ani. Jeszcze pamiętasz? Zapytała ze śmiechem. Ty, taka miastowa dziewczyna? Nigdy nie będę miastowa, odpowiedziała z powagą Ania. Zawsze będę. Brzozowa, wpadł jej w słowo dziadek i ryknął śmiechem. Brzozowa dziewczyna. Śmiali się serdecznie, patrząc na rosnące w oczach budynki, na kościół, szkołę, sklep, pocztę. Nawet Rączy rżał wesoło. Musiał być w znakomitym humorze, bo udawał przed Marysią, że słucha każdego polecenia Ani. Ania była mu za to bardzo wdzięczna. A dokąd jedziecie? Zapytała wreszcie Marysia. Ba, żeby to Ania wiedziała. Zerknęła na dziadka, ale ten znowu nasunął kapelusz na czoło i przymknąwszy oczy udawał, że śpi. Ania wzruszyła ramionami. Zresztą nawet Rączy nie był pewien, dokąd jadą. Zatrzymał się najpierw przy poczcie. Lecz dziadek, nie otwierając oczu, mruknął. Dalej. Potem Rączy zatrzymał się przy sklepie. Ale i tym razem dziadek mruknął. Dalej! Podobnie było i przy kościele, i przy szkole. Koń wykręcił szyję i spojrzał na dziadka ze zdziwieniem. Cóż, skoro dalej, to dalej. Ruszył dziarsko i po chwili jechał już po asfaltowej jezdni. Zatrzymał się dopiero na drugim krańcu wsi, obok przystanku autobusowego. Dziadek, nie zwracając uwagi na zdumione spojrzenie Ani, sprawdził na zegarku, która godzina, a potem wygodnie usadowił się na koźle i zastygł bez ruchu. A teraz co? Wykrztusiła wreszcie Ania. A teraz czekamy, spokojnie odpowiedział dziadek.
– Na co? – chciała zapytać Marysia. W tym jednak momencie dał się słyszeć warkot nadjeżdżającego z oddali autokaru. – Długośmy nie poczekali – westchnął dziadek i poprawił kapelusz. Marysia popatrzyła pytająco na Anię. – Będziecie mieli letników? – zapytała szeptem. – Co? – Nie zrozumiałam, Ania. – Letników? – powtórzyła Marysia. – Może twoi dziadkowie chcą prowadzić gospodarstwo agroturystyczne – pomógł jej dziadek. Marysia umilkła zawstydzona. Myślała, że jej nie słychać. Prawie, że zgadłaś, przytaknął dziadek. Choć nie do końca. Ania spojrzała na niego z wyrzutem i nic jej nie powiedzieli. Proszę. Owszem, Ania już tu nie mieszka, ale przecież to jej dom. Tu się urodziła. Do tego domu uciekała myślami za każdym razem, gdy było jej w Warszawie źle. Tu zamierza kiedyś wrócić, a dziadek i babcia nawet nie zapytali Ani, co o tym wszystkim sądzi. Rozgoryczona śledziła wzrokiem zbliżający się autokar. Niewiele było widać, patrzyła pod słońce, przed oczami wkrótce zaczęły jej latać kolorowe plamy. Zmrużyła powieki. Dziadek zeskoczył z wozu i podszedł do autobusu, który zatrzymał się kilka metrów dalej. Słychać było czyjeś niewyraźne głosy, ale wszystko tłumił warkot silnika i dziadkowy śmiech. Ania czuła złość, nie dość, że słońce ją oślepiło, to jeszcze teraz nabiegły do jej oczu łzy. Jeszcze ci letnicy pomyślą, że ryczy tak na ich widok. Znasz ich? Usłyszała głos siedzącej obok Marysi. A niby skąd? Mruknęła Ania. Masz chusteczkę? Bo oni śmieją się do ciebie, powiedziała Marysia, podając Ani chusteczkę, jakby cię znali. O, coś wołają. Cześć, Anka. Wydzierał się czyjś głos. Czyjś znajomy głos. Patrzcie, poryczała się na nasz widok. Usłyszała Ania, aż ją zatkało z wrażenia. Wytarła szybko oczy, zamrugała i... Wojtek! Krzyknęła, zrywając się na równe nogi. Pati! Jacek! Pani Halinka! Zeskoczyła z wozu i rzuciła im się w ramiona. Ale przecież miałeś być u wujka! Piszczała, ściskając Wojtka. Za miesiąc, śmiał się Wojtek. Już 2 tygodnie temu postanowiliśmy tu przyjechać. I nic mi nie powiedzieliście? Ania nie wiedziała, czy złościć się, czy cieszyć. To miała być niespodzianka, krzyknęła Pati. A co, zła? Rżał Jacek. Dość, krzyknął dziadek. Nagadacie się w domu. A ja mam was pilnować, uśmiechnęła się pani Halinka. Ale nikt nie wziął tych słów poważnie, bo pani Halinka wyglądała tak jakoś radośnie i wakacyjnie. Wyciągnęli z autokaru bagaże, wrzucili je na bryczkę, kazali Rączemu wieźć je do domu, sami zaś ruszyli na piechotę. Po co męczyć konika, prawda? Tym bardziej, że najdłuższa nawet droga byłaby i tak za krótka na to, aby Ania, Pati, Jacek, Wojtek, pani Halinka, dziadek oraz onieśmielona z początku Marysia zdążyli powiedzieć sobie wszystko to, co w takich sytuacjach powiedzieć trzeba. Z pewnością jednak nasi rozkrzyczani, uśmiechnięci bohaterowie szliby szybciej, gdyby wiedzieli, jaka niespodzianka czeka ich już za chwilkę. Niespodzianka przez wielkie N. Pani Halinka z wrażenia o mało nie upadnie, ale o tym w następnym rozdziale.